Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejne przesłanie Giselli Cardi, Trevignano Romano i oczywiście Orędzie Maryi Królowej Pokoju. Zapraszam Was, kochani, do wysłuchania. Drogie dzieci umiłowane przez niebo, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie i dziękuję, że posłuchaliście mego wezwania w swoim sercu. Dzieci moje, proszę Was, abyście podążali za Bogiem, który jest miłością, jedyną, prawdziwą i nieskończoną miłością. Bądźcie zjednoczeni w Jego miłości, tylko tak wszystko będzie mogło zostać wyzwolone z piekielnych sideł. Dzieci moje, miejcie czyste serca, a będziecie mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. W rzeczy samej, ja zostałam powierzona Janowi, młodzieńcowi z sercem dziecka. Jedynie on mógł ochronić łaskę. Dzieci, wierzcie Bogu i idźcie za Jego przykazaniami. Nie dawajcie się rozproszyć przez rzeczy tego świata, ale miejcie zawsze wzrok skierowany na niebo. Błogosławię Was teraz w imię Przenajświętszej Trójcy. Amen. Dziękuję serdecznie, kochani, za wysłuchanie. Do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.